Maskę. O kuźwa. Co ty myślicie? Samochodów z bodykitami nowymi jest 20, ale jedno auto ma chyba dwa dodatkowe bodykity, no nie? Czyli to jest chyba Mazda RX-7. Ale zaczniemy sobie od BMW M3 z 97 roku. To będzie chyba E36? 97. To jest ta BM-ka. Mam akurat wersję niestuningowaną, także zobaczymy. Jedziemy sobie do chaty. Nie sprawdzałem jeszcze tego bodykitu, ale coś podejrzewam, że to będzie ten sam bodykit, który był w czwórce? Ty, to już driftuje, kuźwa. Czujesz to? Nie ma w ogóle żadnego tuningu w tej BMC. Jestem w szoku. O, tutaj mam chatę. Wbijamy do środka, zobaczmy. O, dziękuję Chrisu za subika. Dziękuję bardzo. Każdy BMW driftuje. No właśnie, M8 już niezbyt. Okej, idziemy od razu do tuningu. Mamy w ogóle presety już pewnie. Tak, mamy Rocket Bunny, typowy preset, ale my sobie zrobimy po swojemu. Więc tutaj mamy dodatkowe tam spoilery. O, jest nawet dedykowany Rocket Bunny, nie? Ale jeśli chodzi o progi i zderzaki, to nie mamy nic. Dlatego dobrze, że ten bodykit się pojawił. No i trochę było nam przykro, że w tej BMC właśnie tego bodykitu nie było, bo był to mój jeden z ulubionych samochodów do driftowania w Forza Horizon 4. No i tutaj mamy taki bodykit. I teraz pytanie do was, czy to jest bodykit, który był w czwórce, czy to jest jakiś inny? Mnie się wydaje, że to jest właśnie ten. I teraz można zrobić już taki normalny driftowóz, nie wiem, czy nawet nie na standardowym silniku. Możemy tu wrąbać 4-litrową V8-kę. Był ten bodykit, nie? Też mi się tak wydaje. No, także oni mogli go dodać oczywiście na premierę, nie? Ale wiecie, dlaczego nie dodali? No bo zrobimy sobie za rok taką aktualizację, która doda te bodykity. Ja nie wiem, który właśnie bodykit będzie z tych nowych, w którym samochodzie. Ale tak, możemy sobie tu wymienić felgę. Nie będziemy robić pełnego tuningu, bo posprawdzamy sobie jeszcze inne auta. Ale E36 w końcu będzie w tej grze wyglądać tak jak powinna, czyli mocno zmodyfikowana, zmieniony znacznie wygląd. Pyk, możemy sobie dać kapcia większego, znaczy felgę większą, szerszy kapor. Patrz, jaki szeroki można z tyłu dać, patrz. Jak w Dragsterze prawie, co? Ale możemy sobie zrobić z tego albo taką fajną wyścigówkę, albo driftowóz. Ja preferuję chyba driftowóz, no bo to, ten samochód zwłaszcza w Polsce się z driftem mocno kojarzy, no nie? No i mamy tutaj zawieszenie driftowe, zobacz. I to jest właśnie to. Czy były tam dystanse możliwe do zainstalowania do tego auta? Chyba nie ma. Przydałby się tutaj taki dystansik z przodu. Delikatny, nie? Ale generalnie jest dobrze. Wygląda to naprawdę smakowicie. Zmniejszymy ten negatyw z przodu i powinno być dobrze. Pyk. I możemy nawet tak o zrobić. I to już będzie naprawdę fajny spasik. Do tego bierzemy sobie na przykład jakieś malowanie ciekawe. Podejrzewam, że tu będzie dużo rzeczy do wyboru do tego auta. Jest to tanie, takie auto, które chyba każdy ma w garażu, bo je się zdobywa we wszystkim właściwie, nie? Czy to w wheelspinach, czy po każdym wyścigu można to zdobyć. Tak, z driftem i z gruzem też się kojarzy, to prawda. Z gruzem na drift, o. Nawet to samo jest, że są dwa otwory na wydechy, a wydech jest jeden, no okej. Okay. Faktycznie. Nie wiem, czy wziąłem ładne oklejenie tego auta. Myślę, że można byłoby wybrać coś innego, bo tutaj za dużo czarnego jest, ten bodykit naprawdę poprawia wygląd tej BM-ki. No i wygląda ona sobie tak, co o tym powiecie, co o tym myślicie? Spoko czy niespoko? O, i tutaj dałem sobie takie inne malowanko. Jeszcze trochę przód za ciemny, ale malowanie jest sztos. Takie gradienty tu z przodu, bardzo fajnie to wygląda. Mimo, że takie proste się wydaje. Cała biała, białe felgi. Mogłoby być, ale jeszcze bym coś tam poszukał. W czwórce miałem bardzo fajne malowanie do tej BM-ki. Patrzcie w ogóle, jak spoko wygląda tutaj kąt skrętu, nie? To koło ekstra, naprawdę. O, tutaj Aladdin z czymś takim przyjechał, a tu już widzimy kolejne auto. O, można sobie wybrać coś do tej BM-ki. Fajnie to wygląda, nie? Dobra, kolejny samochód na liście to jest
z 5 roku M3, to nie będzie przypadkiem 92? Dobrze mówię? Czekaj. BMW, nie. Z 5, a to jest ta, okej, dobra. E46. Ciekawe, czy będzie też ten sam budyki co w 4, czy jakiś inny. W sumie mogłem się trochę tą E30 przejechać, nie? Jak tak ładnie, szeroko wyglądała. To jest standardowy model. Nic nie tuningowany. A pojedźmy sobie do innej chatki. Kawałek się przejedziemy tym autem. Pewnie też będzie driftować. Ło! Ciężko. Chyba tylko jedynką na standardowym tuningu, standardowym ustawieniu. Wbijamy do garaża i lecimy z tuningiem. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. I tak. Upgrade, custom, body kit. Co ja tutaj wlazłem? I tak, w standardzie możemy tutaj parę już rzeczy zrobić. Chyba możemy wersję GTR zrobić z tej BM-ki, coś mi się tak wydaje. Patrzcie, mamy nawet taką lotkę GTR-ową i mamy dziwny w sumie zderzak. Chyba GTR-owy, ale nie jestem pewny. Dobra, zobaczmy, co z tym body kitem. Bo to nie jest GTR-owy body kit, to jest... A, widzicie, bo tu są jeszcze jakieś inne. O ja piernicz. To jest... stary bodykit, to on już był. To nie jest nic nowego. Śmieszne w tych bodykitach jest to, że możemy sobie zainstalować na przykład tego body i do tego możemy zmienić sobie spoiler. Dać jakiś, o, na przykład taki, nie? A ciekawe, jaki jest docisk wtedy w tym samochodzie. Ja nie wiem, czy to jest bug, czy co to jest. Czemu oni tak zrobili dziwacznie? No zobaczcie, jak to wygląda. Co jest? Głupie trochę, ale no jest, no. Ech, no dobra, no nie będziemy się tam zastanawiać nad tym. Dziwnie to wygląda na drodze, jak takie auto jedzie. I tu mamy jeszcze body kit. Tak, rocket bunny. I zobaczcie, on jest taki subtelny, no nie? I tu jeszcze do tej BMW-ki mamy coś takiego. Co to właściwie zmienia? Aha, trochę te nadkola. A, dobra, widzę teraz. Tutaj trochę te nadkola zmienia, tylko jak przechodzimy z tych body kitów, to nie widać. Delikatnie jest poszerzona, ale niewiele. Także teoretycznie można by było spróbować zrobić wersję GTR z tej BM-ki. I tak wygląda Rocket Bunny. A bardzo taki subtelny moim zdaniem. Nie? Można zrobić taką subtelną wersję. A zobaczcie, że jak instalujemy ten bodykit, to nam znikają opcje dodawania zderzaków. No chyba normalne. I do tego mamy taki spoiler. No i to tyle, jeśli chodzi o M3 E46. Tak, okej, nie? Bez szału. Dobra, jaki mamy następny samochód? Honda NSX-R. NSX-R jest naprawdę bardzo niskim samochodem. Czy można ją jeszcze bardziej obniżyć? A chyba mam jakąś wersję wyścigową tej Hondy, zrobioną pod wyścigi typowo. Tu mamy tak, NSX-R GT. To jest chyba taki dosyć rzadki samochód. A tu mamy NSX-R. Dobrze patrzę. To będzie to. I tak, upgrades, custom. I tutaj mamy parę rzeczy. Głównie te spoilery do poprawiania osiągów. Tutaj widzicie takie nienaturalnie wielkie felgi. Zainstalowałem je po to, żeby zmieścić się w klasie A z osiągami. Dobra, idziemy sobie w bodykity. What the fuck? Czekaj, to nie jest ta Honda. Z 92 to miała być. A nie z 5, Lucek, co ty? Miała być z 5, ech. Dobra, jeszcze raz. To może nie mam? Nie, no muszę mieć. Ty, ale... A, drugiego, okej. Okay. O, mam, dobra, jest. Już myślałem, że nie mam jej. Robimy custom i poszerzenie. Jesteście gotowi? To jest jedyny body kit. Bach! Od razu się obniżyła trochę i wygląda tak. I wygląda znajomo chyba, już gdzieś ten bodykit widzieliśmy. Nie no, wiecie co, spoko, że te bodykity powróciły, nie? O, żeż ty, kurde! Do tej Hondy był taki spoiler? Ja pierniczo, ale wielki. Ej, nie pamiętam, żeby był taki aż, ale chyba był podobny, też był taki duży, nie? Wow, okej, okay, to już wygląda naprawdę fajnie. Tu możemy sobie zmienić felgę na jakąś inną, dać większą. O, czekaj, tu będzie, wiecie co, dobrze wyglądać? Tu będzie dobrze wyglądać obniżenie
do driftu. Chociaż ten samochód nie jest typowo driftowy. Dajmy większy cal. Ty, to może dobrze wyglądać. Zwłaszcza w tej grze, no nie? Czekaj, jeszcze dajmy sobie zawieszenie. Uwaga, jesteście gotowi? Bam! Okej, okay, trochę siadło. Kek. I gitarka. Wysłałem ci zapro, Mati. Chyba, że zły nick wpisałem. Nie no, dobry wpisałem, bo wyskoczyłeś mi z tymi achievementami. Chyba gitarka. Dobra. Wywalamy negatyw i zobaczmy, co się stanie. Wygląda kozacko, czekaj. O. Dałem tutaj takie dziwne felgi, no, mogą się podobać, nie? Dobrze to wygląda. W ogóle ten dach wygląda, jakby był cały przeszklony. Jest pasik, jest wszystko. Pasowałoby do driftu, gdyby nie to, że mamy silnik po środku. Dobrze to wygląda. Dobra, co mamy jeszcze? Mamy tak, to była Honda. Teraz druga Honda, czyli Honda S2000. Jedna z moich ulubionych Hond, jeśli chodzi o wygląd. Mega dobrze wygląda to auto. W ogóle bez bodykitu żadnego. Czekaj, z którego to roku ma być? Z 9? Trzeciego. Tak się składa, że i taki model mam. W ogóle ciężko dostać ten samochód w Polsce, nie wiem czy można go gdziekolwiek kupić. A nie wiem czy też bym chciał go kupić w Polsce, bo pewnie jakiś kombinowany by był ostro, nie? Auto jest bardzo ładne i mega mi się podoba. Zobacz, piękny przód, z boku super wygląda, no piękne auto, nie? Można by było pośmigać. Coś, kiedyś patrzyłem, chyba ze 3 lata temu patrzyłem za jakimś samochodem sportowym, finalnie padło na Crossfire'a niestety, ale patrzyłem sobie na jakimś sportowym samochodem i Honda S2000 wtedy chodziła po 54 tysiące złociszy, także sporo, na rynku wtórnym oczywiście. Jesteście gotowi? W standardzie mamy ta... O, mamy sporo rzeczy tutaj, zobacz. Można zrobić taką uśmiechniętą Hondę, taką bardzo zadowoloną. Okej. Ten zderzak jest taki spoko dosyć, nie? Tyłu. Spoiler, możemy mieć taki typowo hondowy, ekstra, bardzo fajne mody. Tu możemy mieć coś takiego, ej, o Jezu, te wydechy brzydko wyglądają, nie? Tu możemy mieć, ej, naprawdę fajne rzeczy, nie wiedziałem, że do tej Hondy są takie ładne zderzaki. No dobra, te tylne są przeciętne. A gdzie tu jest wydech? Gdzie jest w tym zderzaku wydech? What the fuck? Z boku gdzieś? Nie wiem. Ej, to było, to wyglądało dziwnie. Ty, gdzie jest tu wydech? Okej, tu mamy progi. Też można zrobić taką wersję super niską. Tu mamy maski, ale dziwna maska, to ja nigdy tego nie tuningowałem w Forzie. Dziwne, przynajmniej w piątce. Okej, ten próg nie pasuje do przedniego zderzaka. Do tylnego okej, ale do przedniego nie. Dobra, i tak sobie wygląda auto. Zobaczmy bez bodykitu, jakby wyglądało obniżone z takim tuningiem. O kurde, takie można by było dać, plus negatyw, sorry, plus dystansę, tutaj. Z tyłu aż koło wystaje. Okej, no dobra, można by było coś takiego zrobić. A teraz bodykit, bam! O kurde, ty! Ja robię do driftu to auto dzisiaj. O, żeż ty kurde! Jakie ma fajne lotki z przodu. Super to wygląda. Kolorek zmienić na jakiś czerwony, felgę wymienić. Czekaj, czekaj. Ty, taką patrz. Wow! Ej, jak dotąd to jest moje ulubione auto z tych wszystkich. Nie dość, że mi się podoba, wiesz, w standardzie, to jeszcze z takim tym bodykitem fajnym. Ekstra. Nie no, to musi być zrobione na drift. A co ze spoilerami? Czy mam jakiś inny do wyboru? Tu mamy Rocket Bunny. Czyli ten jest standardowy Rocket Bunny, a tu mamy Hondowy, który moim zdaniem bardzo pasuje, więc jego sobie chyba zostawię. Tu mamy jakiś Top Secret, który też mega pasuje. Nawet chyba lepiej, bo jest trochę, wiesz, większy, nie? Bardziej pasuje do bodykita. Nie robić jej słapa? Co mamy? 200 kunia. Kompresor, ty. Można by było zrobić tuning. No i fura gotowa, zrobiona na driftik. Ej, naprawdę sztos wygląda. Ten spoiler pasuje bardziej niż ten Rocket Bunny, wydaje mi się. Tu jakiś zlot się zrobił. Proszę bardzo, golfik. A do któregoś golfa, tylko że nowszego, też jest bodykit nowy, ale nie Rocket Bunny. On był tam w którejś aktualizacji, że tak ze 2 albo 3 auta dostały bodykity. Coś takiego było, nie? Chodźmy sobie tu na chwilę zobaczyć. Opony driftowe i... zobaczymy, jak tam pójdzie. Powinna ukręcić to. Kompresor ma przecież.
Powiem wam, że driftowanie w Fordzie jest jednak trudniejsze niż w symulatorach. Tutaj się nic nie czuje. Nie ma o czym gadać, Honda naprawdę bardzo ładnie ukręca te opony liftowe, a to nie jest takie oczywiste. One są dosyć przyczepne, wbrew pozorom. Kurde, elegancko. Prawie jak V8-ką się driftuje. Od niskich obrotów ładnie ciągnie, to dzięki temu chyba kompresorowi, nie? Czwórki już nie chcę kręcić, ale nie szkodzi. Ekstra. Wygląd mi się podoba, chociaż nad tuningiem i nad treningiem tym autem musiałbym popracować jeszcze oczywiście. Ale myślę, że da się fajnie tym driftować. Bardzo spoko wygląda z tym body, nie? Ekstra. No i zobaczmy. Honda S2000 Lexus RCF z 15 roku, czyli coś nowego. Znaczy w miarę świeżego. O, może nie nowego, ale w miarę świeżego. Lexus RCF. Robi się ciemno już. 15 rok. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w jakiejkolwiek Fordzie tunigował ten samochód. Dobra, zobaczmy. Tak wygląda sobie. Nawet go nie jeździłem nim nigdy, bo widzieliście, że miałem tą animację wybierania samochodu po raz pierwszy. Także zobaczmy, co się da tutaj zrobić. W standardzie nic tutaj. O, jest już spoiler rocket bunny, także możemy go sobie zostawić. Wygląda na to, że jest regulowany. Ciekawe. Okej, dobra. Teraz body. Jesteście gotowi? BAM! Okej. Średnio mi się podoba. Generalnie ten samochód nie jest taki tuningowo friendly, jeśli chodzi o wygląd, jak myślicie. Wygląda jak taki zwyczajny sedan, chociaż ponoć ma bebechy niezłe. Nie, ale tak nie robi wrażenia chyba. Możemy też obniżyć. O. Wtedy mamy taką niezłą glebę. Myślę, że do fotek byłby ciekawy, co? Ale wygląda w porządku, no. Ten bodyki. Nie ma... Znaczy, nie ma szału, ale też... Nie jest źle. Okej. Okay. Co my dalej mamy? Lexus Mazda MX-5 Miata. No tutaj to chyba dużo opcji jest do Miaty. Mazda. To był który rocznik? O, to jest ta stara. Okej. Okay. Do pierwszej Miaty, o kurde. Też tego samochodu nie wybierałem jeszcze w Fordzie 5 ani razu. Tu mamy oczywiście pop-upy, czyli podnoszone światełka przednie. Jest tutaj też bagażnik, ale w Fordzie wygląda na to, że się nie otwiera. Jest ściągany dach, więc może uda się go ściągnąć teraz podczas tuningu. Jak myślicie? Zobaczmy. Tu, ej, patrz, mamy sporo opcji. Niekoniecznie ładne, ale coś tam jest. Jest, patrz. Tu masz takie delikatne, tutaj te. O tu BAM! Takie coś. Ojej. Tylne zderzaki. Tragedia. Już chyba nie są te czasy, żeby tak tuningować te samochody w stylu Undergrounda 2, co? Chociaż tutaj akurat do tego modelu mamy takie subtelne zmiany. Spoko, nie? Jesteście gotowi na bodykit? Mamy tylko jeden. Oż ty kurde. Ej, to się prosi o glebę, no nie? To się kurde prosi o glebę. Mamy też kompresor do tego auta. Kurde, Kickster już zaciera rączki, nie? Jak widzi. Taki tuning. I BAM! Mamy glebę. Uja.
W rzeczywistości jak widzę jakąś miatę, bo sporo tych autek jeździ. Znaczy stosunkowo, nie? Sporo w porównaniu do takich samochodów, powiedzmy, tuningowanych, to tych miat po polskich drogach jeździ dużo, czyli że raz na miesiąc spotkasz jeden taki samochód, powiedzmy, nie? Jak mało jeździsz. To powiem wam, że jak widzę taki samochód na drodze, to ten kierowca za kierownicą wygląda tak, jakby siedział na samej ulicy. No, mega, mega nisko. Tak, mała miata wymiata. Okej, okay. takie... Okej, okay. Nie ma szału, ale też nie jest źle. To była miata. Teraz RX7 i tutaj jest nawet napisane, że mamy dodatkowe dwa bodykity Rocket Bunny. Mówię dodatkowe, dlatego że do RX7 bodykity były już wcześniej, tylko nie wiem, do której wersji były wcześniej. Kurde, wiecie co, ja sobie ten telefon gdzieś tu dam, o. Będę miał ściągawkę. O, zajebiście. Ja mam zrobioną RX7 do driftu. Jeden z moich ulubionych driftowozów, polecam. Łącznie z 5 bodykitów ma? Ciekawe, nie? Zrobiłem sobie w piątce Forza Horizon 5 driftowóz z tej Mazdy i naprawdę polecam, bardzo fajny. Zobaczcie, jakie tu mamy w ogóle zderzaki. To są zderzaki bez bodykitu, standardowe. Znaczy standardowe, standardowo do tego auta. Tutaj mamy dwa bardzo podobne spoilery kaczki. I podoba mi się wbrew pozorom ten nie Rocket Bunny, bo jest taki bardziej dopasowany chyba, nie? I tu mamy coś takiego jeszcze. Ja pierniczę. Dobra, tylny zderzak. I tu mamy miejsce na dwa wydechy. Nie da się dodać dodatkowej końcówki. Szkoda trochę, co? Bardzo ładnie już wygląda bez bodykitu. Dobra, lecimy bodykity, bo tutaj będzie co oglądać. Nie wiem, czy ten samochód nie jest teraz... 4 bodykity ma dodatkowe. Ten samochód chyba teraz ma najwięcej bodykitów w całej Forzie, wydaje mi się. RX7. Mamy coś takiego. Z takim wycięciem na wlew paliwa. I drugi bodykit Rocket Bunny to jest taki. I tutaj mamy, zobaczcie, totalną konwersję przodu, która może się podobać, może się nie podobać, ale jest dziwna. Rezygnujemy w tym wypadku z pop-upów, nie? Ten bodykit generalnie znamy już z Forza Horizon 4, ci co grali to wiedzą. Mi się nie podoba, no. Ten samochód jest piękny, naprawdę ma ładne kształty. Szkoda rezygnować z takiego przodu ładnego, z pop-upami, prawda? I tu mamy jeszcze taki bodykit, to jest do Time Attacku. Widać, że tutaj mamy bardzo solidne ospoilerowanie w tym bodykicie. Ja sobie chyba wybrałem ten bodykit do driftowania. To chyba też jest do Time Attacku. Zobaczcie, tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe spoilery z boku. No masakra, masakra. I tu mamy jeszcze coś takiego. Także moim zdaniem te dwa bodykity są lepsze od tych bodykitów Rocket Bunny. Chociaż ten jest jeszcze taki bardziej subtelny. Jakby dobrze pomalować samochód, to myślę, że wyglądałby dobrze. Ale to jeszcze nic, bo mamy tu możliwość zainstalowania obniżenia, nie? Do tego samochodu. Więc po obniżeniu ten bodykit Rocket Bunny okazuje się, że już zaczyna jakoś wyglądać. Do tego dodajemy sobie jakąś fajną felgę i chyba można się nawet tym samochodem zacząć cieszyć, co? Raczej do Mazdy coś takiego delikatnego bym dał, nie takie masywne felgi wielkie. Wiecie jak to jest, dobrać coś dobrego. No i możemy dać większy cal, te koła delikatnie się powiększają, niewiele, ale już to wygląda. Dosyć ciekawie, nie? Taki bardziej subtelny ten bodykit po odpowiednim dostosowaniu wygląda już lepiej. I do tego możemy klatę dodać lub możemy jej nie dodawać. I bez tego, co myślicie, z tym wielkim spoilerem czy Rocket Bunny? Kaczkę. Zobaczmy, Forza Vista. I mamy pop-upy, zobacz jak fajnie to wygląda, ekstra. Chyba lampy się trochę też zmieniły w tym bodykicie, ale nie wiem, dajcie znać. I tu mamy taki, ten tylny spoiler. Bardzo fajnie wygląda teraz. Ja mam wrażenie, że te bodykity Rocket Bunny, one są wszystkie na jedną stopę robione. Nie? Tak bardzo są podobne do siebie między modelami, jak myślicie? Ale RX7 wygląda bardzo ładnie. Zresztą mega fajny samochód z wyglądu, tak bez żadnego bodykitu, no nie? Super sportowo wygląda. Fajne auto. Ekstra. Dalej mamy już Nissany. Listę Nissanów, zresztą chyba najdłuższą listę Nissanów, bo mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Nissanów z nowymi bodykitami. Także głównie Nissany zostały zupgrade'owane, jeśli chodzi o wygląd. I tak, pierwsza jest 240 SX SE z 93 roku. 93. Jesteście gotowi na tą podróż w przeszłość? No to chodź.
Też mamy oczywiście pop-upy, lata 90, witamy. Co robimy? Oczywiście obniżamy. Bam! Ekstra to wygląda. Zderzak. I tutaj już też mamy sporo rzeczy do dodania do tego auta. Fajnie. Niespotykane jak na Fordze. I mamy tutaj taki dziwny spoiler, zobaczcie. To nie jest Rocket Bunny. Fajnie wygląda. Taki japoński tuning. Szalony. Rocket Bunny to oczywiście taki kaczor. Dajmy sobie to. Zobaczymy, jak będzie wyglądać z bodykitem. No i bodykit. Tu mamy jeden. I bam. I widzicie, tutaj jest takie podobieństwo między RX-7 a tym bodykitem. Podobne są do siebie, nie? I mi się wydaje, że trochę pasuje nawet ten tylny spoiler, co? I tu też oczywiście koniecznie trzeba wymienić felgę. Strasznie wyglądają te standardowe. Wiesz co? Jakakolwiek inna będzie tutaj pasować. Byleby nie była to ta standardowa, nie? I cyk. No i dobrze to wygląda. Praktycznie z każdego samochodu można zrobić coś fajnego. Okej, okay, więc to mamy. Następny Nissan to jest Fair Lady Z432. Myśliwiec taki wyszedł z tego? No trochę tak. Dobra, Nissan Fair Lady. Tu już cofamy się do 69 roku. Ciekawe, że w tym roku tyle ciekawych samochodów się pojawiło, nie? Ciekawe. O, tutaj nawet jakiś tuning mam zrobiony do tego auta. Ciekawe. I zobaczmy. Upgrade. O, coś sobie poinstalowałem. Także tutaj też mamy do wyboru parę rzeczy. Mamy takie dziwne rajdowe światełko po środku. Okej. Okay. Może być, może nie być. I znowu mamy kaczkę. Do bodykitu zestaw. Tu mamy, tak, typowo rajdowe rzeczy. O, możemy dodać. Nie no, po prostu nie. Te chlapacze z tyłu też wywalimy. Chociaż zaraz zainstalujemy bodykit, to powinno się samo wywalić. A, tu jakiś nawet mam. Okej. No i wygląda sobie tak. Dziwnie wygląda ten tył. Co myślicie o tym z czymś z tyłu? Tak jakby na siłę doczepione trochę, co? Ja wiem. Generyczne dosyć, nie? Te bodykity już się stały tutaj do tych następnych samochodów. Ten jest też podobny do RX-8, do tego poprzedniego, do RX-7 i do tego poprzedniego Nissana. Taki 4 na 10, dokładnie. Znów podobny, nie? Tak na jedną stopę znowu zrobili to. Dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Następna to też jest Fair Lady, ale już z trzeciego roku, Nissan Fair Lady. Nissan, trzeci rok. Trochę za daleko pojechałem. Czyli to jest 350. Mam do driftu zrobiony, ale bez bodykitu, z takimi fajnymi zderzakami. Tutaj zderzaków jest dużo do wyboru. Bardzo lubię ten samochód do driftu. Mega. I czy tu będzie podobny bodykit? Zaraz się przekonamy. Upgrade. Ale dużo tuningu dzisiaj, co? Okej, okay, tu już mamy coś innego. I to wygląda dobrze. Znam ten bodykit, on był na pewno w czwórce. Kojarzę te takie tutaj wyloty dziwne. Wygląda już dużo fajniej. Też podobny? Ale już tutaj widzisz gdzieś wycięty, coś tamten. No nie, tak ciekawiej to wygląda. Nawet może sobie przerobię moją wersję driftową tego auta. I tutaj mamy też spory wybór, jeśli chodzi o spoilery. Fani NFS-ów śmieją się z tego wyboru, ale to jest to, na co Forza może sobie pozwolić niestety. Czyli mała ilość opcji tuningowych na rzecz dużej, ogromnej ilości samochodów, które możemy sobie wybrać. W nowym NFS-ie będzie oczywiście odwrotnie. Zresztą już w hicie było bardzo dużo tych możliwości tuningowych, no nie? Także nowy NFS na pewno nie będzie gorszy pod tym względem. Przednia felga za duża. Ekstra. Kotlet wyszedł z tego, okej. A to jest wszystko kwestia gustu, nie? 8 na 10. Właśnie, piszcie swoje oceny tutaj na czacie. 8 na 10. Moim zdaniem jest okej. Okay. Też bym dał w sumie 8. Zrobiliśmy i teraz Sylwia. Sylwia z 94 roku. KS. Mam już 4 takie modele. Okej. I B. Co myślę o nowym NFS-ie? Jeszcze nic nie myślę, jeszcze nie grałem, wiesz? Jak zagram, to pomyślę. Na razie ciężko powiedzieć. Spoilery. O kurde, dobra, ten samochód ma wciul dużo zderzaków. Ja pierniczę. Płacz, ile spoilerów. Co ty gadasz? Aż tyle? Aż tu trzeba nawet listę przewijać. Wow. Okej, ten samochód chyba ma najwięcej spoilerów ze wszystkich i zderzaków ze wszystkich samochodów, jakie są w tej grze. I znowu, fani NFS-ów śmieją się prosto w oczy, ale można mocno przekonwertować ten samochód. Zobaczcie, naprawdę sporo, nie? Cyk, i teraz dodajmy inny zawias. I zobacz, pyk, i większy cal. Ha, standardowa felga, za duża. Okej, i jeszcze jakaś tam inna felga, może teraz z tych coś wybierzemy.
losowo wybiorę, nie wiem, to na przykład. Do tego dystansik, możemy dystansik, możemy dystansik. Przodu dystansik, BM. Co ty na to? No, ej, wygląda naprawdę bardzo ciekawie, nie? Dobra, czas na body kit, bo jeszcze nawet nie doszedłem do body kitu, a już mi się podoba. I BAM! Okej, body kit tu jest wyjątkowo fajny. Bardzo subtelnie zmienia tu wygląd samochodu. Mega mało, nie? Zmienia tak naprawdę. No dobra, tylny zderzak dosyć mocno zmieniony. Chociaż wolałbym chyba ten. Delikatne poszerzenie i wygląda to mega, mega fajnie. Fajnie, że nie dodali tych właśnie takich generycznych błotników tutaj, nie? Podoba mi się bardzo. I ten intercooler tutaj, ach, piękna sprawa. Dobrze to wygląda. Naprawdę, kurde, wow. Ja nie jestem fanem tego modelu, ale wygląda to dobrze. Będę musiał wrócić do tej Sylvii i spróbować ją zrobić na drift. I drugi, kolejny samochód to też oczywiście Nissan, bo Nissanów mamy 8 i to jest też Sylvia, tylko że to się nazywa Sylvia Aero. To była ta z 4 roku, a ta jest 6. Mam w ogóle taką? A mam, nawet dwie. Okej. Tył mi przypomina McQueena? Okej. Ja nigdy nie oglądałem tej bajki. I tutaj pewnie też mamy sporo, a nie tak dużo. Trochę mamy rzeczy, nie? Też spoilery mamy do wyboru. A tutaj się powtarza ten, który był w poprzednim aucie. To właściwie te same auta. A, okej. I jesteście, czekajcie, wymieńmy najpierw tę felgę. Będzie lepszy efekt. Dajmy coś obojętnie co. Te felgi w Nissanach starszych są okropne. Bajka dzieciństwa. No ja właśnie jakoś nie miałem dzieciństwa. Nie pamiętam tej bajki. Dobra. Mamy i dajmy jeszcze zawias. Mówię wam, efekt będzie spoko. O! Ty, już teraz wygląda fajnie. Mi się właśnie podoba taki standardowy wygląd, ale żeby auto było obniżone. Nie, to już wygląda ok. Jesteście gotowi na body kit? Bam! Uż ty kurde! Co to jest, Camaro? Ja pierniczę, co jest? Co o tym? Jeszcze ja nie wiem, co o tym myśleć. What the hell? Camaro, Dodge, chulwie co, nie? Challenger? Czemu robić takie konwersje na Amerykańców? Nie kapuję tego. Nie wiem, co o tym myśleć. No zobacz na to. No kuźwa. Tył jest srogo poszerzony, ale ten przód... No tył spoko, nie? No właśnie. Przód jest bardzo fajny w tym w standardzie. Nie wiem, czemu tak. Dziwne, co? Myślałem, że będzie fajny efekt, a to gówno. Ech. No co mam ci powiedzieć? No jest jak jest. Nie wszystkie body kity będą nam się podobać, nie? No pewnie jest ktoś, komu będzie się ten body podobał. Czy mamy spoiler doczepiany z tyłu teraz? Pasowałoby, żeby był, co? Możemy coś takiego wrzucić. Znaczy, dedykowany do tego body kitu jest ten spoiler, ale no. Jeszcze się prosi o to, żeby tutaj z tyłu był doczepiany. Nawet jest, są jakieś zaczepy do tego chyba. Tak to wygląda, nie? Nie ma nic. Okej. Okej, bez szału. Teraz bierzemy Nissana z 2000 roku. Tak, podczas jazdy dowolnej tak nie widzi, nie widać tego przodu. Nieważne na jakie kamerze sobie grasz, przodu nie widzisz, więc nie ma to różnicy, a tył jest ładny, więc jest to jakiś argument, no nie? A z drugiej strony możesz przestraszyć przeciwnika, który ucieknie z linii startu, jak zobaczy ten przód. Co my tu mamy? Dobrze wziąłem? Dobrze. Spec R. Sylvia z 2000 roku. Kto jest na streamku z 2000 roku? Kto się urodził? Dajcie znać, a my robimy body do następnego auta. Sterzaki sprawdzamy. O, ten nawet ciekawy. Taki GTR się z tego robi. Ładna ta Sylvia. Piękne ma tylne lampy. Poko, naprawdę. Okej. Okay. Mamy jakieś progi. Jest prugodnizmo, nice. Maski. Mamy coś tak. Ty, można kurde zrobić z tego GTR-a takiego. Bieda Edition GTR. A, jeszcze dajmy obniżenie od razu i felgi. Będzie lepszy efekt przy wyborze. I... okej. Okay. Mega dziwną felgę, nie szkodzi. Zawias driftowy i sprawdzamy body. Ty, teraz wygląda fajnie już, co? A czekaj, a dystanse? Jakiś taki delikatny. Drugiego poziomu. O, dystans z przodu. O, i trzeciego z tyłu, zobacz. No i co wy na to? Elegancko, ja bym tak zostawił. I... bam. Okej, okay. Tutaj mamy bardzo podobny body do tego z Sylvii. Sorry, do tego z Mazda X7. I spoiler z tyłu. Czy mamy tutaj podczepiany z tyłu? Niestety, nie. Przydałby się też, pasowałoby trochę, co? Maskę. O kuźwa. Redukcja. Co jest? Co ja tu zrobiłem? Ja chyba jakiegoś glitcha znalazłem. What the hell? Ej, od razu jesteśmy w Forza Vista. Ależ to jest. Ty, to działa w jeździe dowolnej? Jadę to sprawdzić. Ty, to chyba działa. Oh my god! Ale dziwne. O! To
się nazywa wentylacja? Wow. Ej, no ta Forza to jest jednak... To jest jednak coś innego, nie? Co, jak to wygląda? Ja pierniczę, no to jest coś. Co o tym myślicie? Pokaż silnik, dobra, zobaczmy ten silnik. Co to w ogóle, to jest normalna maska, czy to jest glitch jakiś? Ha. O Boże, to jest skupiałem. Mogliby model 3D zrobić, no. A to jest, wiesz, optymalizacja wszystko. Jakby to miało być tak szczegółowe jak w Beam Engine Drive, to by ta Forza się zesrała. Fototapeta na masce, no. Ej, ja mam... To dobra, ej, uznajmy, że to jest taki styl tuningowy, żeby naklejać fototapetę na przednią maskę i robić takie wklęśnięcie, okej? Okay? Lepiej będzie nam się żyło z tą myślą, nie? Tak, to jest szklana maska, to. Nie no, fototapeta to jest. Piękne, no. Postarali się. Boli trochę, no. Ej, nie, no, nie boli. Tak ma być. Oni tak zaprojektowali, stwierdzili, ej, super wygląda, zostawmy tak. Będzie idealnie, no. Dobra, idziemy testować następne auto. Ja pierniczę. No, wydrukowali po prostu. Dobra, co mamy następne? To była Silvia. Silvia Spec R. Teraz będzie Nissan Skyline z 93 roku. Nissan 93, 7 i 3. Proszę bardzo. To jest bardzo ciekawy samochód. On ma tylną skrętną oś chyba, nie? W standardzie. To ten model był, czy? Tak, zobaczcie. Tylna oś się skręca wraz z przednią. Bardzo fajna rzecz. To chyba dodali dopiero w piątce. Nie chwalili się tym kompletnie. W czwórce chyba tego nie było. Bardzo fajna sprawa. Wbijamy i sprawdzamy bodykit. Pyk, 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 pyk. Od razu idziemy do body. Podejrzewam, że tu będzie, no, bardzo podobny. No dobra, ten jest ładniejszy już niż... W ogóle ten samochód jest bardzo ładny też. Bardzo fajny. Taki bardziej kanciaty, ale jednocześnie ciekawy. Te lampy z tyłu super wygląda, naprawdę. No i te skrętne osie. A tak właściwie to zobaczymy, czy teraz jak zainstalowaliśmy bodykit, czy dalej te tylne osie się skręcają. Jak myślicie? Te tylne koła. Uwaga. O! Ale fajnie, skręcają się nadal. To jest fajny smaczek. Jak wymienicie sobie zawieszenie, to już oczywiście nie będą się te koła skręcać z tyłu, nie? Więc jak zostawicie sobie standardowe zawieszenie, no to będą się skręcać, ale nie wiem, czy to w Fordzie ma jakiekolwiek znaczenie. Jak myślicie, ma czy nie ma? Chyba tylko takie wizualne, nie? Dobra, i tak wyglądał ten Nissan. Tu oczywiście inna felga, malowanie albo kolor inny. Ten tył zajebiście mi się podoba, Jezu. Ślicznie wygląda, naprawdę. Lecimy dalej i dalej mamy Porsche Cayman. Wychodzimy już z Nissanów. I to jest jedyne Porsche dostępne z bodykitem Rocket Bunny. Cayman to jest z 15 roku, okej, całkiem świeży Caymanek. Bierzemy. O, ale ładnie wygląda. Nie wiem jak wam, ale mi się Porsche'aki podobają. Tuningujemy. Tutaj właściwie nie trzeba nic robić z tym autem. Zderzaków, spoilerów nie mamy dużo. O kurde, jaki wielki. To jest spoiler Rocket Bunny, do tego właśnie bodykitu. To ciekawe jak bodykit będzie wyglądał. Uhuhuhu. Pierdziele. Okej, te nadkola widać, że są takie standardowe jak na Rocket Bunny, ale tył? Przód? To jest trochę kosmos. Obniżenie do tego. Zobacz, zobacz, zobacz. Ale siedzi. Dystanse są? Nie ma! O nie! Trzeba by było negatyw powywalać. A z tego wiecie co, ja bym zrobił z tego wyścigówkę bardziej. Chociaż do driftu i tak by się nie nadawał. Ty, to wygląda ciekawie. Przód wygląda dziwnie, no nie? Ale na czerwone jakbyśmy zrobili to akurat. Tak, dwa spoilery ma. Jeden kaczy, drugi taki wystający. Tutaj trzeba tylko ten negatyw wywalić i będzie naprawdę dobrze wyglądać. Bardzo vista. A nie musiałby być nawet taki obniżony, nie? No można by było trochę negatyw z przodu dać i z tyłu też trochę i zrobić na wyścigi gnoja. Co się da otworzyć teraz? Okej. Okay. Z przodu mamy oczywiście bagażnik, z tyłu chyba 2 litry? 2 litry tu chyba w Caymanie jest, nie? Bokser. Nie pamiętam ilolitrowy, chyba 2-litrowy bokser jest. Tak to wygląda. Ekstra. Spoiler też ciekawy, nie? Fajnie.
Dobra, co dalej na liście mamy? Subaru BRZ. Subaru BRZ i to już też takie dosyć świeże auto. 13 rocznik. Tutaj mamy jakiś nietunigowany. Okej. Ale szczegółowy mamy tu wnętrze. Ekstra. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ładny model tego silnika zrobili. To jest też oczywiście boxer. I też dwulitrowy. Fajnie to wygląda. Teraz jest chyba GR? Subaru GR takie nowsze? Zamiast BRZ, nie? Tuningujemy. I od razu bodykit. Bam! Co ty na to? Negatyw? No taki generyczny, no nie? Ten bodykit. 7 na 10, tak? Okej. Okay. Spoiler. O, tu mamy taki wystający. Nawet by pasował. Nie z tym bodykitem okej, ale bez bodykitu już trochę za dużo. Dystansy też nie mamy, więc negatyw słabo będzie wyglądał z przodu. Jest lista tych nowych bodykitów? Tak, właśnie idziemy wszystko według listy, wiesz? Wszystkie samochody. No, można by było jakoś ciekawie zrobić ten samochód, ale tak okej, nie? Wygląda w porządku. I tyle. Nic nadzwyczajnego. Co następne? To było Subaru BRZ i zostały nam trzy samochody. Toyota 86, to jest właściwie to samo co Subaru BRZ, tylko... Właśnie, tu mamy w ogóle Toyota? Mamy chyba. Mamy, oczywiście, że mamy. 86, tego samochodu też chyba nie tunigowałem jeszcze. O, tunigowałem jednak, okej. Okay. O, jakiś setup nawet tu zainstalowany, okej. Okay. I tu, w przeciwieństwie do bliźniaczej BRZ-y, mamy masę różnych zderzaków do wyboru. Ciekawe, co? Podejrzewam, że bodykit będzie dokładnie taki sam. Teraz zobaczymy. Zderzak. Standardowy jest bardzo fajny. Myślę, że nie ma co go ruszać. Okej. Okay. No i taki pakiecik mamy w standardzie. Myślę, że gitarka. Fajnie wygląda. No ale jesteśmy tu po bodykity, więc tutaj mamy chyba dokładnie to samo, co? Bo to są dwa bliźniacze samochody. Aha, i Toyota ma kierownicę po prawej stronie. BRZ chyba miała po lewej, nie? To samo będzie. No, także tutaj można zostawić sobie ten bodyki. No, te wiesz, dodatkowe rzeczy, które mamy już w standardzie do tego auta. I obniżony wygląda tak. W BRZ nie mieliśmy dystansy, a tu dystanse mamy. Przynajmniej do wersji bez body. Ciekawe, co? Okej. Okay. No i tu oczywiście dystanse pasują. Elegancko. Nie siedzi. Okej. Okay. Dobra. To mamy. Co jeszcze mamy? Volkswagen GTI 92 rok. 92 tutaj. Okej, okay. To jest Golf 2, zdaje się. Jeszcze sprawdzimy sobie jednego Golfa, bo w międzyczasie dodali tam bodykit do któregoś Golfa i tego nie sprawdzałem, jak to wygląda. Bardzo ładne mamy tu zderzaki, takie klasyczne. Podoba mi się. Okej, spoiler to jest oczywiście przesada. Znaczy, można by było dodać, żeby tam performance zwiększyć, ale do wyglądu to nie bardzo. I bodykit. Ciekawe, jak będzie wyglądał w kwadratowym aucie, nie? Bam! Okej. Okej. Teraz mi przypomina trochę Lancię, którąś... Nie pamiętam, jak się nazywała ta Lancia. Nie Stratos, jakoś inaczej się nazywała taka rajdówka. To była taka w standardzie już poszerzona. Tu nie pasuje do Golfa moim zdaniem. Delta, tak. Lancia Delta Integrale, coś takiego się nazywało, nie? Może się podobać, może się nie podobać. Ja bym chciał, żeby ten bodykit wyglądał inaczej akurat do Golfa. Nie wiem jak, ale inaczej. I 2014 Golf R, też Volkswagen. I wydaje mi się, że do tego Golfa jeszcze jest inny bodykit, który był dodawany wcześniej. 2014 rocznik to jest ten? I mam tylko jednego takiego, okej. Okay. Z 14 roku oczywiście. Albo Delta S4? Integrale, no Integrale to była. Tak mi przypomniał ten Golf od razu, ten wygląd. Dobra, i tutaj oczywiście możemy sobie zrobić tuning policyjny. To jeszcze mi została ta wersja ze zlotu policyjnego. Tu mamy wystający kaczy spoiler, który umówmy się wygląda 100 razy lepiej niż ten. Dużo lepiej. Mamy progi jakieś tam. A, czekaj, nie progi, tu są te światła na dachu. Możemy sobie zostawić. I bodykit, jesteście gotowi? Wygląda. Wygląda całkiem nieźle, zwłaszcza jak mamy malowanie, które maskuje 90% rzeczy, które tutaj dodamy. Obniżone auto już chyba jest, tutaj pasuje wyścigowe zawieszenie. I teraz, pomimo tego malowania tutaj, przypomina mi się Need for Speed Most Wanted i pierwszy przeciwnik, którego musieliśmy pokonać. Jak zainstalowałem bodykit, od razu zniknęły mi światła i trzeba je zainstalować od nowa. Także, okej. Okay. Bardzo ładne są felgi w standardzie, no nie?
mega wyglądają. Możemy dać jeszcze większe, ale standardowe są już dość duże. I Golfina wygląda sobie tak. Jeszcze jeden Golf chyba miał bodykit. Muszę sprawdzić, który. Dodali w międzyczasie, tam były chyba, była taka aktualizacja, gdzie dodali ze dwa bodykity do dwóch różnych samochodów. Taka bardzo mała aktualizacja, ale no coś tam dodali, więc chcę to sprawdzić. Nie pamiętam tylko, który to był dokładnie model, ale chyba któryś z nowszych Golfów. Był tam Golf i chyba Ford Focus, coś takiego. Nie, to nie ten. O kur... Co to za tuning tutaj jest? Ja pierdzielę. 800 koni? Co jest? Ja pierdzielę. To w ogóle jakaś specjalna edycja tego Golfa, okej. Okay. On ma chyba napęd na 4 koła nawet w standardzie. Czekaj, nie ten. Może ten. 10. rocznik to chyba ten będzie, co? I tu coś mamy, jest. O, i dodali coś takiego, bardzo fajny bodykit. Zobaczcie, kompletnie inaczej wygląda niż te Rocket Bunny, no nie? Zupełnie inny styl. I wygląda bardzo fajnie. Może ten przód mógłby być nieco inaczej, te błotniki mogłyby być trochę inaczej poprowadzone, ale jest całkiem nieźle. I tu mamy dedykowany do tego spoiler, który... Okej, okay, jest dużo lepszy niż ten forzowy, prawda? Wygląda całkiem fajnie. No nie? Taki bucik po prostu. Okej. Okay. Możemy dać zawieszenie obniżone i tutaj znowu pasuje raczej to wyścigowe. No, spoko. I to nie jest bodykit Rocket Bunny, nie? On nie jest z tych nowych, to jest raczej z tych starszych. Jeszcze właśnie poszukam, który samochód miał ten dodatkowy body. Chyba chodzi o tego Hyundai'a. Hyundai, gdzieś ty jest, tutaj. O, tak. O tego autka mi chodziło. Że tutaj jeszcze w pewnej aktualizacji był bodykit. Ale czy na pewno będzie? Zobaczmy. Bodykity. What the hell? Co mi się tu zrobi? To... Aha, upgrades, okej. Okay. I... bam! Wow. Okej, okay, kuźwa, to wygląda dobrze. Wow. Ten samochód źle mi się kojarzy, bo w eliminatorze jest słaby. To jest też z niedawnej aktualizacji do Forzy. Dodali takie body. No, tutaj mamy chyba dobry spasik. Zobaczymy, czy spoilery mamy inne. A z tego zrobił nam się standardowy spoiler, zobacz. Jak zainstalowaliśmy bodykit. Ciekawe, nie? Ale pasuje, kurde, do hatchbacka. Dobrze wygląda. Prawda. Felgi okropne? No, to wiesz, można by było wymienić. Ale chyba pasują do tego bodykita. Dobra, lecimy. Zobaczmy, jak to wygląda. Też taki but, nie? W kształcie buta, ale... Dobrze wygląda to poszerzenie. Samochód może się podobać, może się nie podobać. No i to jest ostatni samochód, który sobie dzisiaj sprawdzimy. 21 nowych bodykitów łącznie. Mazda RX-7 dostała dwa nowe bodykity. No i tu sobie jeszcze sprawdziliśmy z ostatniej aktualizacji samochody z nowymi bodykitami. Wygląda to dobrze. Mamy jeszcze Fair Lady. Dobrze, jakbyśmy zrobili teraz zlot tymi wszystkimi samochodami z bodykitami. Żebyście wzięli swoje ulubione, nie? No dawajcie, robimy taki zlocik szybciutki. Dobra, jedziemy na szybki zlocik. Weźcie swoje ulubione samochody z bodykitami i robimy zlocik w 6 osób kameralnie. Sami subskrybenci. Ja sobie wziąłem Caymana, podobał mi się nawet z tym bodykitem. I chyba GTR mi się też mega podobał. Tutaj koło mnie BMW. BMW też bardzo dobrze wygląda z body od Rocket Bunny. Super. Chodzi o E36, która jedzie za mną. Alady nie jedzie. Mega! I Chlebciu wziął sobie GTR-ka elegancko! Jaki obniżony, szalony! Tutaj już zanim my dojedziemy na miejsce, to już wszystkie samochody obejrzymy. O kurde, jak ja dawno w konwoju nie jeździłem. Się dziwnie jedzie z tym dymem, nie? Jak ktoś sobie driftuje przed tobą, takie dymy, zobacz. Z kamery z wewnątrz nie widać w ogóle tego bodykitu. No, dziwne, żeby było widać. W niektórych samochodach może być widoczna zmiana. Jak na przykład w którymś tam Nissanie chyba, Sylvinie. Że tam zmieniał się cały ten przód i on się tak delikatnie, ta maska tam delikatnie się tak podnosiła, prostowała się. W Sylvii chyba Aero to było, tak? Że tam w ogóle inny przód był, taki słab przodu. Wyglądała jak Challenger albo coś takiego.
Które dni tygodnia mam live'a? Wiesz co, ja mam ostatnio nieregularnie dosyć. Dzisiaj odpaliłem, myślałem, że nie odpalę, ale jakoś się ze wszystkim wyrobiłem. Ostatnio miałem dużo takich rzeczy, wiesz, prywatnych, rodzinnych spraw, więc nie dałem rady w tym tygodniu zbyt często, ale mam tutaj, jak planuję jakiegoś streama na konkretną godzinę, na konkretny dzień, to tutaj na Twitchu jest coś takiego jak planowanie live'ów i tam będę to wpisywał. I ostatnio wpisywałem i działało to dobrze, ludzie po prostu wiedzieli, okej, Lucek będzie o tej godzinie, więc wpadnę zobaczyć, co tam u niego. I tutaj jest coś takiego jak planowanie streamów i tam można sobie zobaczyć. Tutaj mamy kogoś na doczepkę, ale chyba Polak, bo też napisany ma Wojtas na nicknamie, także chyba Polok. Tutaj chcecie? Dobra, może być tutaj. Mamy parking fajny, dużo miejsca, więc tymi szerokimi dupami się zmieścimy. Kurde, jakbym tak zaparkował pod Lidlem, to by mnie od razu mandat dali. Tak krzywo. Idę na drona, obejrzę wasze fury. Tutaj chyba. Proszę bardzo. O, ciekawie, bez żadnego malowania, bez niczego? Taki surowy kolor? Okej. Ta przednia lotka mnie przeraziła, zobacz. A nie, to wygląda taka wykręcona, no nie? Gituwa. Tylny zderzak usunięty. BRZ-a poszerzona. BRZ-a czy Toyota? Jak myślicie? Nie ma znaczka, że to Subaru. Nie ma znaczka, że to Toyota. Łatwo się pomylić, co? Mamy Caymana mojego. Taki, no jest w porządku, no. Najbardziej chyba spoiler mi się podoba w tym bodykicie. Tutaj mamy E36 i naprawdę bardzo fajnie spasowany jest ten bodyk. Mimo że on jest podobny do innych Rocket Bunny, to i tak w tej BMC wygląda bardzo dobrze. I fajnie, że go w końcu dodali, nie? No bo w czwórce już był i samochód mega fajnie wyglądał podczas driftu z takim poszerzeniem. I w piątce tego bardzo, bardzo brakowało. Dobra, co my tutaj mamy? Supra nowa. To nie jest Rocket Bunny body kit. Chyba? Raczej nie jest. To jest jakiś inny. On był od początku gry. Też Supra generalnie bardzo dobrze wygląda w rzeczywistości. Ale tutaj dodatkowo mamy jeszcze taki hardkorowy bodykit. No i Nissan GTR Skyline. Stara szkoła. Pięknie wygląda. Bardzo ładny jest ten bodykit. Taki mega, mega subtelny. Delikatnie poszerza, nie? No i jeszcze tutaj mamy... Co to jest? Fair Lady? Z. 69 rok. Zapamiętałem, okej. Okay. Ta liczba jest łatwa do zapamiętania. I tutaj... co? Tutaj nam nie pasował ten bodykit z tyłu, nie? Że taki... no nie wiem... powinno to być raczej bardziej połączone z tym tyłem, wydaje mi się, żeby to lepiej pasowało do tego auta. Chyba gdzieś w internetach widziałem ładniejszy bodykit do tego samochodu niż ten Rocket Bunny. Nie, tak zrobiony na jedną stopę. Widzieliśmy już w innym samochodzie coś podobnego. W ogóle, to jest ciekawe, w jaki sposób ten bodykit działa. Bo zobaczcie, że on nachodzi trochę na te drzwi, nie? Dziwnie to wygląda i też ma śruby tak poprzykręcane, okej. Dziwna sprawa. Mogliby to inaczej rozwiązać, co? I pyk. Taki sobie kameralny zlocik zrobiliśmy. Ekstra.